Trzeba przyznać, że oświata higieniczna w Polsce przynosi efekty w postaci owoców będących wynikiem pracy rąk ludzkich. Media z dumą, do której się przyłączamy, donoszą, że pranie pieniędzy rośnie w Polsce w zawrotnym tempie. W ostatnich 5 latach usiłowano uprać prawie 7 miliardów złotych, co stanowi czubek góry lodowej. Tak kręci się u nas lód. Pieniądze prać trzeba, gdyż na pieniądzach znajduje się bardzo dużo bakterii, mikrobów i nierobów różnych. Brudne pieniądze się pierze poprzez rozmywanie, przelewając je z kąta w kąt. Trzeba tylko uważać, żeby nie wylać procentów z kąpielą i dobrze wypłukać konto. Pranie brudnych pieniędzy, czyli pochodzących z lewych źródeł, przynosi olbrzymie zyski i w sumie można by pranie pieniędzy upaństwowić albo chociaż opodatkować. Problem tylko, że ci, którzy mogliby się tym zająć, nie mają ani czasu, ani ochoty, bo sami piorą pieniądze z łapówek za uchwalanie ustaw umożliwiających pranie. Brudne pieniądze piorą głównie ci, którzy, jak sama nazwa wskazuje, mają pieniędzy w brud. Ale przede wszystkim pieniądze piorą różne fundusze od lokat. Wiecie, takie tam lokaty, no, kwartalnie w plecy, elastyczna bożena. No, w każdym razie te fundusze, które no, inwestują głównie w migrację pingwinów. No i te fundusze, no, one muszą prać pieniądze, bo one są brudne, te pieniądze, gdyż klienci, którzy wpłacają im swoje pieniądze, wyrzucają je w błoto. No, a zysk musi być czysty, nie?